Dzień minutę, Michał Kobosko. Im bardziej PiS próbuje podtrzymać zainteresowanie kryzysem na granicy i straszy nas wojną, tym bardziej my wszyscy widzimy, że już niemal wszystko w państwie PiS trzeszczy i pęka. I to pęka naszym kosztem. Po pierwsze pandemia. Wczorajsza szokująca liczba, 463 zgony, to jeden wielki akt oskarżenia o nic nierobienie przez Prawo i Sprawiedliwość. Partia władzy jest dzisiaj tak wewnętrznie skłócona i tak drży o poparcie wyborców, że nie jest w stanie zrobić absolutnie nic, by ograniczyć rozwój pandemii. Dzisiaj PiS zachowuje się tak, jakby świadomie godził się na to, że dalej będą umierać tysiące z nas. Lekarze są przerażeni, my także. Po drugie, inflacja i drożyzna. Dla wielu z nas to będą o wiele skromniejsze, bo dużo droższe święta Bożego Narodzenia. A przecież to nie jest koniec. Od 1 stycznia bardzo mocno podrożeje prąd, a podwyżki prądu przekładają się na ceny wszystkich możliwych produktów i usług. Do tego dochodzi gwałtownie ostatnio słabnący złoty. Rekordowo wysoki kurs franka szwajcarskiego, który sprawia, że raty kredytów hipotecznych bardzo mocno wzrosną. I wreszcie pieniądze z Unii Europejskiej. Rozmawiamy bardzo wiele z naszymi partnerami z Brukseli i słyszymy, że Komisja Europejska czeka na jakikolwiek ruch polskiego rządu, który pozwoliłby odblokować środki na Krajowy Plan Odbudowy. Ale takiego ruchu nie ma ze strony polskiego rządu, w związku z tym tych pieniędzy być może jeszcze długo nie będzie. W każdej z powyższych spraw piłka jest po stronie rządu pisowskiego. I w każdej z tych spraw rząd pisowski nic nie robi.